Tell you where it's from. Africa. That's from where Ebola comes. West side. It hides in the suitcase. 2 days later, it lands in USA. I get it from my girlfriend and give it to my dad. I catch it on the subway and leave it. Witam w 13 odcinku z Alchemią Smoczego Kamienia. Tutaj musiałem niestety dograć głos. Jeszcze mój głos jest trochę cienki, więc jak będę kaszleć, to przepraszam. Otwieramy ponownie 100 kurt drakoniców i zobaczymy, co przyniesie w tym dniu Alchemia Smoczego Kamienia. Nagranie zostało nagrane 13 odcinek z dnia 13.03.2015 roku. Więc zacznijmy już robienie tej alchemii. Ja wam sobie powiem tyle, że alchemia coraz gorzej chyba wychodzi, albo mi się tak zdaje, ale to nie znaczy, że on odpuszcza, ale na jakiś czas trochę zluzuje. Będę teraz robić moje minimalne stopnie, czyli 3 postacie. Może nie codziennie, ale będę starać się. Co mam jeszcze tak dopowiedzieć? Jeśli macie jakieś ciekawe propozycje, pytania, tematy, cokolwiek, napiszcie, zakomentujcie, dajcie na fanpage'u coś, na wiadomości, gdzie chcecie. Macie pomysły na filmiki, dajcie cynka. Macie pomysły, żeby, nie wiem, coś ogólnie, pytania, żeby dopowiedzieć wam tej alchemii, czegoś nie rozumiecie dalej. Chętnie jestem, udzielę informacji, jeśli ktoś będzie ciekawy. Czy opłaca się tą alchemię w ogóle robić? Oczywiście, że się opłaca robić. Jeśli nie wiecie, to alchemia jest bardzo droga, na każdym serwerze jest przydatna i głupi antyk chodzi, u nas chodzi już może tak różnie, od 120 do 150, 180, kaka, no te lepsze antyki, te gorsze do 670, 80, kaka, legendy te najgorsze do 200, te lepsze do miksu, no one muszą do legendy, do miksu, że gdzieś, te gorsze od 200, te lepsze już do 450 do 750 nawet. A z dobrymi bonami to ponad bańka w plus można dostać za zwykły matowy kamień. Przejrzyste już chodzą dwa razy tyle, nawet do miksu. Czyli no, jak masz miks 400, to za przejrzysty masz już 900. Powiedzmy, bo jeszcze te stówę doliczałem za pomyślne przerobienie. No nic, już nie będę się rozwijać, tu jest 13 odcinek, wy wszystko wiecie, wszystko już powinniście rozumieć, co chodzi o tą alchemię. Alchemia u mnie stoi, raczej stoi, w sensie stoi, bo nie mam jeszcze rubinu, szafiru, ani onyksu wbitego. I alchemia na razie jest najgorsza. Ale to nic, ja mogę mieć najgorszą alchemię. Już mi się nagadło. Ale podstawową, to jest najważniejsze, podstawowa alchemia i naprawdę jest masakra. Jakbym miał pod tą alchemię do tego rubin, średnie, odporność i wartość, uszłoby. A szafir to najlepiej 3 razy odporność. I tyle. Jakbym oczywiście rzucił 3 razy silny, to pewnie bym włożył w alchemię, aż bym nie zrobił lepszego. Onyx to polujemy na jakiś ciekawy, no. Na pewno blok ciosu musi być i albo odporność na kryty, albo na wszycie i albo jeszcze odbicie ciosu. No nic, no co wam jeszcze tu ciekawego dopowiedzieć? Nic. Nie wiem, czy wy w ogóle wiecie, ale pewnie nie wiecie, ale legendarny diament już nie mam. Bo w moim eku znajduje się tytanka 9, za którą zapłaciłem legendarnym diamentem i kilkoma miliardami. Żeby się nie męczyć tytanką i mieć gotową. Poświęciłem legendarny diament bez skazy, ale myślę, że opłaciło się to jednak. Legendarny diament jest może trochę warty, 2,5 kaka był warty, 2, ale naprawdę przynajmniej już nie muszę się bać tytanką. A na tytankę zarobiłem dzięki smokom, to na pewno.
przyda się na pewno taka tytanka, nawet jeśli nie do na smoka, to na zadymki. Zawsze 10 odporności na klasę, plus jeszcze diament, to mam 18 odporności na klasy. To prawie jak to. Co jeszcze wam dopowiedzieć ciekawego? Chyba mówię, jak nie wiecie, to zapytacie. Jeśli nie chcecie pytać, to nie będziecie wiedzieć, to będziecie czekać, aż będzie ten moment, który was ciekawi. Ja w tym chyba odcinku się już pomału będę żegnać, chociaż jeszcze nie, no bo dokończmy alchemię i dopiero pożegnamy się, co? Już tam chwila, to jeszcze już malutko brakuje. Mam nadzieję, może spodoba wam się taki odcinek. Alchemia ogólnie wyszła, a jeśli nie zobaczyliście, to w pewnym momencie musiałem, Fraps mi się wyłączył, więc nagranie musiało zostać nagrane. Chyba dokładnie jak robiłem surowy szafir na granat, albo coś w tym stylu. Nieważne, na pewno przylukacie, albo z granatu na onyx, jakoś tak. Nieważne, na pewno przylukacie to i będziecie widzieć, ale dlatego dogrywam głos, że tak powiem, od nowa, żeby nie było potem, że tutaj było nagrane, tutaj zaraz przerwa i wolę już tak dograć sobie głos i mieć spokój. Na razie tutaj wyszedł nam legendarny perfekcyjny, zobaczcie, będzie trochę hajsu, więc na alchemię pewnie ten sprzedam i kupię coś na alchemię. Dobra, nic, w tym odcinku to już byłoby wszystko z tego materiału. Nagrałem wam 13 odcinek z Alchemii Smoczego Kamienia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć i do zobaczenia. Ja byłem Dudu, nagrałem odcinek 13.